jesteście w prawdziwej pizzerii Vicenti, tej oryginalnej, z Krakowa. To, co widzieliście w kuchennych rewolucjach w czwartek i w powtórce w sobotę, to nie była prawdziwa pizza al tali, czyli ta na blachach. Tak jak mówił Tommaso, ten sławny już teraz w Lublinie pizzaiolo, że pizza smakuje później blachą, to może to smakuje, ale ta jego pizza, nie nasza. Nasza smakuje tak, jak ma smakować, czyli pizzą. Pizza al taglio jest to, inaczej mówiąc, pizza krojona na kawałki. Taglio to jest ciąć, czyli cięcie. Ta pizza jest cięta na kawałki, tak jak zresztą większość wszystkich pizzy, które dostajecie okrągły w Polsce. Ja bym powiedział, że one są al taglio, bo krojone są na kawałki. Chyba nigdzie nie dostaliście, czy może tylko we włoskich lokalach, pizzę całą okrągłą, gdzie możecie się sami pomęczyć i pokroić sobie tą pizzę na kawałeczki, tak jak wy chcecie. Wszędzie dostajecie pizzę już pokrojoną na trójkąciki, prawda? Czyli to jest nic innego jak pizza al taglio. Tylko że nasza pizza al taglio to jest taka pizza, gdzie płacicie za to, co wy wybieracie i co widzicie. Jest to pizza najbardziej popularna w Rzymie, dlatego że na każdym kroku w Rzymie można zjeść właśnie taką pizzę. No pomijając oczywiście te miejsca typowo turystyczne, gdzie wykręcają tam każdego, prawda? I Włosi, jako że nie umieją mówić w wielu językach, to łatwiej pokazać im dwa kawałki, jeden kawałek, to mają wszystkie porcje porobione, po 3-4 euro lub 5 sprzedają, prawda? Ale jeżeli pójdziecie w takie miejsca, powiedzmy, już bardziej, gdzie normalni ludzie, powiedzmy, sobie tam mieszkają i żyją dzień w dzień, to zobaczycie, że najbardziej znanymi pizzami jest właśnie ziemniak, pizza z ziemniakiem, gdzie w Polsce jak pierwszy raz zrobiłem pizzę z ziemniakami, to się ktoś chciał nogą przeżegnać, bo pomyślał, jak to pizza z ziemniakami? W kraju, gdzie ziemniak jest królem, ale we Włoszech ziemniaka prawie że nie znają, ale za to pizzę bardzo dobrze, a tutaj jest odwrotnie. Tylko że już tutaj dzięki recenzjom, które zostały zrobione, pizza z ziemniakami stała się taką pizzą bardzo popularną u nas i tylko niektórzy jeszcze sobie wyobrażają, że pizza z ziemniakami, co to może być? Ci, którzy zjedli za pierwszym razem, to na pewno będą jedli zawsze. Dlatego, jeżeli usłyszycie, że w Krakowie jest gdzieś pizza na kawałki, a dokładnie na wagę, to będzie oznaczało, że to jest tutaj u nas i będzie to oznaczało, że to jest bardzo dobra pizza. Przyjdźcie, spróbujcie. Nie bierzcie pod uwagę tego, co tam widzieliście w programie, którego nie będę wymieniał dokładnej nazwy, w czwartki, gdzie taka pani kręcone włosy. Ja też kiedyś miałem kręcone długie blond włosy, nie? Tylko że miałem inaczej, mam inaczej na nazwisko. Ale ta pani tak mówiła, brała, dostała jakąś pizzę, która rzeczywiście tam leżała z 4 godziny czy z 5, bo historia była taka, że oni wiedzieli, że ta pani przyjdzie do nich i wiedzieli, że ona przyjdzie po południu, dlatego przygotowali tą pizzę, a na przykład 5 godzin czy 6 godzin później. Niestety, pizzaiolo, który robił tą pizzę, nie był zbyt bardzo, no, był raczej niepełnosprytny, zrobił tą pizzę źle. Robił tą pizzę na złej temperaturze, robił tą pizzę przede wszystkim na tej samej temperaturze pieca, jak na jakiej robi okrągłe pizzę, a każdy pizzaiolo wie, że temperatura robienia, takiej pieczenia takiej pizzy jest inna, prawda? On to zrobił po prostu na, żeby brzydko nie mówić, no pieprz, no. I dlatego tak wyszło. Ja sam jak widziałem to w telewizji, to co oni podają, to mało coś się naprawdę nie chciałem telewizor wyłączyć. Tak mi było wstyd, bo to było miejsce, gdzie ja kiedyś jako pierwszy pokazałem tam tę pizzę, jako pierwszy zrobiłem tam degustację, jako pierwszy zrobiłem tam inaugurację tej pizzerii. Dlatego później naprawdę bardzo mi było prawie że wstyd. No ale to nie ja robiłem. Dlatego jeżeli chcecie prawdziwej pizzy rzymskiej, takiej jak w Rzymie, to przyjdźcie tutaj. Przy Bunkrze Sztuki, Szewska 27, obok Bunkra Sztuki jest wejście, pamiętajcie. 150 metrów Bagateli, Teatru Znanego. Jesteśmy jedyną pizzerią na plantach w Krakowie i jesteśmy jedyną pizzerią, pierwszą pizzerią, która robi pizzę al taglio rzymskie. Pizzeria Vicenti jest pierwszą pizzą, pierwszą pizzerią, prawda? I to też jest pizza. Przyjdźcie, spróbujcie,
Bo jak nie przyjdziecie, to będziecie żałowali. A jak przyjdziecie, też będziecie żałowali, że później musicie chodzić non-stop taki kawał drogi do pizzerii z jednego końca na drugi, nie? Dlatego zastanówcie się, czy to będzie dobre rozwiązanie, bo jeśli u nas raz spróbujecie, to już do końca będziecie musieli jeść tylko i wyłącznie tą pizzę, no. Na razie.